Dzień dobry z nowym rokiem. Startujemy z większą intensywnością przeglądów dziennikarskich. Tym razem w cieniu ratusza. Wchodzimy w ten rok w cieniu ratusza, ale na pewno nie będziemy w cieniu z naszymi, z naszymi informacjami, ale też komentarzami. Zapraszam. Będę rozmawiał z e, moimi kolegami, gośćmi Jakub Sajda, Garden Małopolska. Dzień dobry. Michał Gniadek, kurier Tarnowski. Witam cię bardzo serdecznie, witam bardzo serdecznie Państwa. Michał prosił, żeby powiedzieć, że on wymyślił nazwę, więc. E, tak, dziękuję. Prosławy dla niego. Tak, tak, niego. Fejm. Fame, fame. Formalności stało się zadość, można zaczynać. Chciałbym, żebyśmy zaczęli y, nowy rok od tego, y, m, co w tym roku nas czeka. Y, ten przełom roku był dosyć, można powiedzieć, w niektórych kręgach bardzo burzliwy. Chodzi o konstruowanie budżetu miasta Tarnowa. Brakowało 20 milionów złotych. Prezydent je gdzieś znalazł razem ze skarbnikiem, ale to oznacza oszczędności. Mniej więcej 7-6 milionów trzeba było odciąć wydatki miasta Tarnowa. Czy widzicie te obcięte wydatki, że czegoś jest mniej na początku roku? Ja na razie osobiście nie zauważyłem, natomiast według mnie coraz najwięcej będziemy zobaczyć, będziemy mogli tego zobaczyć w połowie roku. Teraz jeszcze tą siłą rozpędu, może jeszcze nie, o tym do końca nie myślimy, natomiast im dalej w las, tym będzie tych pieniędzy brakować i później możemy naprawdę, nie chcę mówić, obudzić się z ręką w nocniku, ale tak może być. Ale jeszcze chciałem Was zapytać, czy w ogóle jesteście zdziwieni, że pan prezydent znalazł te brakujące 20 milionów? Nie. W końcu znał ten budżet na wylot, no bo sam go pierwotny kształt ustalał i konstruował. Więc on doskonale wiedział, gdzie można coś przyciąć, gdzie można coś zahachmęcić, żeby ewentualnie była jakaś poduszka z tego. No i stało się, jak się stało. Radni powiedzieli, że nie podwyższą podatku od nieruchomości. No to prezydent nie wyciągnął z prawej, tylko z lewej kieszeni. Ale ciekawi mnie też to poparcie, prawda? Choćby z klubu Nasze miastotarnów, Tarnów. warunkowane tym, że jeśli będą pieniądze na kulturę, na sport... Obietnica prezydenta padła, tak. ale bez konkretów. Zaufanie przede wszystkim, jak tutaj mówią, zaufali panu prezydentowi. No zobaczymy. Miejmy nadzieję, że to zaufanie im odpłaci pan prezydent. To jest takie sinusoidalne, bo tak w połowie roku nie zagłosowali za wotum zaufania prezydentowi, który żachnął się i powiedział, że odejdzie, ostatecznie nie odszedł. Teraz zaufali prezydentowi uchwalając budżet. No i zobaczymy, czy prezydent tym razem dotrzyma słowa i zrealizuje te inwestycje, czy znowu będziemy mieć w czerwcu przy okazji absolutorium i wotum głosowania nad wotum nieufności kolejne targowisko próżności. No i to był kolejny rekord, jeżeli by pan prezydent nie otrzymał tego wotum. Zaufania. A te takie zwolnienia, o których się mówiło, że może być nawet 70 osób, które stracą pracę w związku z właśnie z tymi oszczędnościami, z waszych informacji wynika, że może do, do nich dojść, aż do tak dużych? Ja na razie jeszcze nie, us, nie słyszałem o, pod, o tym, co mówisz, natomiast wszystko jest możliwe niestety. Ja generalnie wró wrócę do meritum, czyli do początku tego, o co pytałeś, czyli czy widzimy już jakieś pierwsze takie cięcia i... Oszczędności. Um, oszczędności. No, oszczędności widzą, o, widzą osoby spożywające, Alkohol, które wcześniej lądowały w punkcie, jak to się nazywa, ponowny, czyli punkt, punkt opieki, opieki nad tam, osoba osobami mieszkańcami. No teraz ogrzewalnia. Teraz jest ogrzewalnia, nie? Ciekawe, co będzie w lecie, czy będzie, nie wiem, klimatyzowalnia, najmniej no na to, żeby się można było tam ochłodzić. No, ale yy, na tym, tym jednym ruchem milion złotych zostało zaoszczędzony, jeżeli chodzi o budżet w skali całego roku. Ostatecznie chyba nie, bo miało być milion złotych rzeczywiście, ale później kiedy radni, między innymi, wymogli zmianę w, pr w programie. Profilaktyki, więc jakaś forma tego pononu, tak, tak jak powiedziałeś, punkt opieki nad osobami nietrzeźwymi ma być i ostatecznie. To jest od 13 do 21. Tak, ale wchodzi mi bardziej o finansowanie, prawda? Że te oszczędności nie będą tak długie, duże, jak, jak, jak mówiłeś. Natomiast widać, że to jest potrzebne, ponieważ od początku stycznia, w pierwszych dniach stycznia, już ponad 20 osób z tego skorzystało, ale w, tam jest dawniej to było, tak jak mówicie, punkty opieki nad osobami no, tak nie natomiast teraz nie możecie mieć więcej niż jeden promil, bo cię nie wpuszczą tam. Powiem tak, że ja na swoją obronę, że nie do końca, że, znaczy, że zaskoczyłeś mnie tymi informacjami, mam to, że nie korzystam z tego miejsca i jakoś na bieżąco nie śledzę jego Funkcjonowania ani od środka, ani od zewnątrz, więc, więc to tylko mogę w ten sposób się usprawiedliwić. Ja myślę, że te oszczędności są tak ukrywane, jak na przykład, że w tym roku nie ma na razie przynajmniej dofinansowania miejskiego do wymiany pieców, czy do, do dofinansowania choćby do odnawialnych źródeł energii, które były. To nie były duże pieniądze, ale ktoś z tego korzystał. No ale czystówkę tu, tu dwie, tu pół bańki, tak się no, tu redukcja trochę kursów, mniejsze może yy, dofinansowanie. Za chwilę prezydent w kafetarów też powiedział, że w tym roku prawdopodobnie znowu będzie próba podejścia do podwyżki podatku nieruchomości. Już słyszymy, że trzeba rozmawiać o konieczności być może podwyżki cen za bilety w MPK. No, idą podwyżki i będą podwyżki. A co nas czeka dobrego w tym roku? Jest taka inwestycja, czy taka, takie wydarzenie? Chleba i igrzysk, jak to mówią, czyli moim zdaniem ta igrzyska Chleba europejska. Chleba nie będzie, ale igrzyska z tego, co wychodzi i z tego, co wynika, to będą. Najwyżej pójdziemy na głodniaka. Dokładnie. A co możemy jako Tarnów, jako miasto na tym zyskać? Bo chyba nie mamy się co spodziewać jakiegoś najazdu kibiców z tych dyscyplin, które tutaj będą. Przypomnę, piłka nożna plażowa, piłka ręczna plażowa, badminton i wspinaczka sportowa. No przede wszystkim możemy zyskać już zyskujemy te obiekty, które, które po tych igrzyskach europejskich u nas zostaną. Park wodny. Nie wiem, czy widzieliście piękna wizualizacja z tymi. Yy, różnymi yy, zjeżdżalniami, ślizgawkami, yy, stadion lekkoatletyczny. Na razie stadion piaskowy, później stadion lekkoatletyczny, z którego docelowo mają korzystać ponoć piłkarze Unitarnów, co jeszcze do tego drogi przede wszystkim, to z tego będziemy korzystać. Natomiast mówisz, mówisz że nie będzie najazdu turystów? Ja jakoś może jestem optymistą, optymistą. ale myślę, że ktoś raczej do Tarnowa przyjedzie i pozna to miasto. Nie, nie mówię, że nikt tylko. Ja powiem tak, y, oglądając jakiś poważny sport w telewizji i czekając na jakieś poważne mecze, dajmy na to polską ekstraklasę, ale to mniejsza, y, czy tam Puchar Polski, y, y, na Polsacie często pojawiały się właśnie jakieś takie Przebitki właśnie z y, takich turniejów, beat-sokera i tak dalej. No i w Polsce organizowanych. Tam jest dużo ludzi, na te zawody przychodzą, e, przychodzą, przychodzą tłumy. Bo umówmy się, nie wiem jak Wy sądzicie, przynajmniej moje zdanie jest takie, że te dyscypliny w Tarnowie będą dość widowiskowe, w ogóle dyscypliny piaskowe są bardzo widowiskowe. Plus do tego, patrząc na tarnowski sport poza dziewczynami, siatkarkami, i piłkami i piłkarzami ręcznymi, mamy taką kichę sportową, że no, możemy chociaż przez jakiś czas poczuć się i zasmakować sportu na najwyższym poziomie. Może nie w jakichś takich e, dyscyplinach wiodących, no aczkolwiek to jest jednak ranga dosyć wysoka. I myślę, że też może będziemy mogli bardziej docenić choćby naszych wspinaczy sportowych, czy w ogóle tę dyscyplinę, bo przecież e, zawodnicy Starnowa ciągle zdobywają te najwyższe laury, a tak mam wrażenie nie mówi się trochę o nich tak właśnie dużo prawda. Właśnie. Staramy się mówić na łamach swoich mediów, ale no, ale pomyślcie sobie właśnie, osiągają takie fantastyczne wyniki nasi sportowcy we wspinaczce sportowej na czas. Dlaczego w Tarnowie nie są organizowane, nie były przez lata organizowane, nie wiem, impreza rangi mistrzowskiej, żebyśmy tak jak nie wiem, chodzimy, mamy zakorzenione w głowie, chociaż teraz jest gorzej, chodzimy na żurzel to zakorzeniono by nam w głowie, że tak Tarnów cały by ty, tymi wydarzeniami, tymi sukcesami by żył, a jednak nie żyje. Nie do końca się zgodzę, jeśli chodzi o to, że nie było to pokazywane przed pandemią. Pamiętam zawody choćby na rynku, takie właśnie. Tak, ja też właśnie miałem powiedzieć, na... że no okay, coś, co, bora, coś, dobra, coś mi no ale dobra, ale dobra. Mówimy nie, nie mówimy o serii nie wiem, że to jest, wiem, że w czerwcu są, nie wiem, w Tarnowie mistrzostwa jakieś czy y, świate Europy, małopolski czegokolwiek i że wiemy, że jest taka impreza raz w roku widowiskowa impreza, gdzie nasi sportowcy mają okazję do tego, żeby się pokazać tutaj na żywo tarnowskiej społeczności. Tego nie ma. Tym bardziej będzie do tego okazja, że z tego co słyszeliśmy wszyscy na zewnątrz przed Akademią Nauk Stosowanych mają być te ścianki, też tam część rozgrywek ma być nie tylko w hali, ale też na zewnątrz czekamy na te mistrzostwa, Igrzyska Europejskie na przełomie czerwca i lipca. Jest jeszcze jedna rzecz jaki będzie sakramencki wstyd jak się z czymś nie wyrobimy, z infrastrukturą. To będzie taki wstyd po prostu, że się w głowie nie mieści. To ja zdradzę Państwu, że Michał przyjechał prosto na program akurat dziś z Krakowa, a w Krakowie, z tego co wiemy, już nie będzie modernizacji toru kajakowego na kolejnej kolejne przetargi nie wychodzą. U nas może nie jest to super wcześniej robione, ale wygląda na to, że na ten moment, gdyby nie przed jakiś armagedon pogodowy, powinni zdążyć. Mamy mały wniosek, żeby piątek był dniem wolnych na igrzyskach, bo jakby sportowcy musieli przemieszczać się autostradą z Krakowa do, do Tarnowa, no to będą mega obsługi. Mówiliście tutaj, mówicie panowie tutaj o tych opóźnieniach. Gadamy o tak naprawdę igrzyskach europejskich od kilku lat, a jak przyszło co do czego, podpisujemy umowy na niecały rok przed, przed tymi igrzyskami. To chyba nie do końca tak powinno być. Ja wiem, że to jest, zależy od, od rządu, no i właśnie tutaj też jest Ale Te samorządy też długo przeciągały stronę Kraków, Prawda, jest, długo, czerwonego prawda czerwonego. jest taka, że jeśli chodzi o stadion lokatetyczny, wykonawca był gotowy od września, października, żeby tak. go budować. Dopiero w listopadzie dostał zezwolenie od wody. Jakby wiedział, zresztą jest, y, powiedział y, otwarcie, że gdyby wiedział, że tyle będzie czekał, nigdy w życiu by się do tego przetargu nie zgłosił. Igrzyska Europejskie, a coś w takiej kwestii inwestycji, widzicie jakąś taką inwestycję, która mogłaby w tym roku jakoś poprawić życie mieszkańców Tarnowa. Mocznik autostradowy, ten wierzławic ma być ma opóźniony. No to z pewnością ale w tym roku musi być gotowy. Jest to związane z dofinansowaniem unijnym, ale tak naprawdę czy to coś pomoże? Mam jeden most będzie obok ten drugi. Wiem, że to jest niepopularna opinia, ale w mojej opinii jest to marnowanie pieniądza publicznego w najpiękniejszej, najczystszej postaci. Budujemy kolejny most na na przestrzeni, nie wiem, 20 km, bo mamy tak most na Dunajcu y, w Zgłobicach. Y, mamy, będziemy mieć łącznik, mamy wyremontowany most na Dunajcu w Ostrowie, zaraz, y, nie wiem, 50-500 metrów, nie wiem, może nawet mniej od tego łącznika. I mamy jeszcze most w Biskupicach Radłowskich. Na tak krótkim odcinku mamy tyle mostów, że no. Nie znam chyba jakiegoś innego fragmentu rzeki. No, może poza Krakowem, gdzie tych mostów na wiśle połączenie jest dużo, ale to z racji metropolii. No ale wydaje mi się, że budowa tych dwóch mostów i, i... no to jest wydawanie pieniędzy na darmo. Powiat Tarnowski mostami stoi. Dokładnie. Ale Budujemy jak, mosty dla Pana Starosty. Ale gdybyś, Michał, mieszkał w Ostrowie, w tym takim przesmyku, po zjeździe z autostrady do tej drogi, y, no to myślę, że byś czekał na, na jakiekolwiek rozwiązanie, y, które uchroni Cię przed y, y, przejeżdżającymi pod oknami ciężarówkami. No może samochodami osobowymi. Ale tylko złowa teraz. Częściowo tak. oni są teraz tak, że są zamknięci. Tu mają jeden most, drugi most i będzie ruch sobie szedł, a oni Pomiędzy. Zobaczymy Pewne jest jedno, to musi być w tym roku gotowe. A kto wie, w przyszłości może to będzie jakiś przyczynek do jakiejś obwodnicy Tarnowa, bo też o takich panach już dawno się mówiło. Wschodniej? To nie z tej strony. Nie z tej, ja wiem, że nie z tej strony, natomiast chciałem tutaj zahaczyć o tą wschodnią. Prędzej tak. powstanie obwodnica Wierzchołowic-Łętowic-Bogumiłowic niż wschodnia obwodnica Tarnowa. Przecież miasto Tarnów mówi, że to, co zaproponował to rząd. Nie wchodnia, to Nie jest wschodnia tak, obwodnica tak, Tarnowa. Czekamy, ale jak już wiemy, dokumentacja to dwa lata. Nawet ta wstępna, dopiero wtedy będziemy mogli rozmawiać. O jakichś szczegółach, ale ten rok będzie gorący politycznie. Myślę, że już powoli zaczyna być, bo wybory parlamentarne. Sześć mandatów w tej kadencji prawo i sprawiedliwość miało, koalicja obywatelska jeden, PSL jeden. Zostanie to utrzymane? Na pewno jestem przekonany o tym, że hułownie zgarnił nas jakiś jeden mandat. Myślę, że jeżeli. Kosztem kogo? na przykład PSL-u, jeżeli na przykład Władysław kieśniak nie kandydowałby z naszego regionu, bo może kandydować z Krakowa, może jako lider y, ugrupowania kandydować z Warszawy. Ja więc... słyszałem, że może być też połączenie, jak Hołowni z tak, y, PSL-em jest... i tutaj wówczas też mogą no zgarnąć dwa od, mandaty. Od dawna, od dawna się mówi, nie, no nie ma szans na dwa mandaty, od dawna się mówi, że jedynką z, PS, z tej listy połączonej z PSL-u ma być Stanisław Bukowiec y, z Porozumienia i to jest już Porozumienie chodzi za PSL-em no i tej ich imprezy, widać ich y, cały czas. I tam ta praca nad tym, nad tą jedynką dla sympatycznego posła Bukowca z bokni trwa od y, ponad roku. To jest jedna rzecz. Dwójką być może by, właśnie może być w ramach tych rozliczeń, może być ołownia, więc y, PSL nie zagłosuje na nie swoich y, i tak dalej. Ale najciekawsza sytuacja no, klaruje się po stronie Prawa Sprawiedliwości, bo tam szykowana jest lista śmierci tak naprawdę, z tego względu, że miejsc mało, a robotników dużo. I generalnie możemy mieć jeszcze spad na nasz okręg w postaci, czyżby, czyż chociażby yy, marszałka Terleckiego, czy też Rafała Błochenka, Rzecznika Partii Są do, i jest to możliwe. Plus do tego dochodzą kwest, ciekawa kwestia, jak wy, wyjdzie sytuacja z Solidarną Polską, czyli mandaty yy, posła Kaczmarczyka i posła Saka, czy, dos, czy o, we dwójkę zostaną wpuszczeni na listę, czy tylko jeden. No, z no. tego co słyszałem, takie. Przynajmniej nieoficjalne informacje z Nowogrodzkiej przychodzą, że osoby, które są obecnie posłami mają dostać miejsca i to dość wysokie na, na listach. Po, posłami Prawa i Sprawiedliwości, Prawie. ale czy Solidarnej Polski? Solidarnej Polski ponoć to... też. No zobaczymy okay. zobaczymy po, jakie są wyroki popatrzcie. nowogrodzkie. No, okay. Mniej więcej tych głównych aktorów, którzy są obecnie posłami znamy. Co wiele. do jedynki nie mamy wątpliwości wszyscy co do jedynki. Nie, Ważne, nie. Moja, mogę, mogę, może być niespodzianka i może być na przykład nią Rafał Błahenek, może być e, Ryszard Terlecki. Ja, tu bym nie przesądzał, bo pani posłana że... Pieczarka z każdego miejsca wyjdzie, A tamci panowie niekoniecznie mogą z dalszych miejsc jako nie stąd e, m, pociągnąć i zrobić e, mandat. Aczkolwiek popatrzcie, na tą listę, którą gdzieś tam mamy w głowie, trzeba doliczyć jeszcze pretendujących. Ryszard Pagacz, pan y, Gawron, y, spodziewam się, że pani posłuch Pieczarka będzie forować pana Lesława Wieczorka y, na, 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 na listy. Starosta ma... Chudyma. Y, nie, 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 nie. Starosta Chudyma nie. Tam I, i starosta Łucarz, i starosta Chudyma. Piotr, Piotr Wójcik ma... jako przetarcie przed ewentualnym ubieganiem się o fotel prezydenta Tarnowa? Nie, 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 nie nie ma. Nie, to, 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 to raczej nie. To bardziej w kontekście Piotra y, pana posła bym... Y, z, i, Generalnie wobec niego bym ewentualnie mógł e, myśleć e, w tym kontekście. Aczkolwiek tutaj jeszcze trzeba doliczyć pewnie panią poseł Annę Czech. Zobaczymy, co pan Kazimierz Koprowski, który e, sobie dobrze radzi w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie. Być może będziemy mieć jakąś taką niespodziankę, bo zawsze przy wyborach wyskakuje ktoś e, z kapelusza, który mocno zainwestuje i, 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 i ma ambicje do tego, żeby zasiąść w ławach sejmowych. No, jeszcze może, mogą być niespodzianki. Jak Państwo słyszą, będziemy mieli o czym rozmawiać w tym roku podczas tych naszych spotkań z tarnowskimi dziennikarzami, a dzisiaj z nami byli Jakub Sajdak, RDN Małopolska. Dziękuję bardzo. Michał Gniadek, Kurier Tarnowski. Dziękuję bardzo. A ja się nazywam Bartek Maziarz, pracuję w Radiu Kraków. Pozdrawiam.